Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc, moi umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Witam was ponownie na kanale Idąc z Bogiem, gdzie zanurzamy się w duchowych wodach wiary i łaski. Niech pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie z każdym z was, otaczając wasze życia swoją boską miłością i błogosławieństwami. Dziś spotykamy się, aby zgłębić głęboką i proroczą wiadomość, jaką nasza Pani udzieliła Louis Marii. Zanim zanurzymy się w tę duchową podróż, serdecznie zapraszamy was wszystkich do aktywnego uczestnictwa z nami. Poprzez polubienie tego filmu, podzielenie się nim z waszymi bliskimi i zapisanie się na naszym kanale nie tylko wzmacniacie naszą społeczność, ale także przyczyniacie się do rozpowszechniania budujących przesłań i nauk. Razem dążymy do utworzenia wspólnoty zjednoczonej w wierzeniach, szukającej inspiracji i siły w słowach Matki Bożej. Niech jej boska wskazówka oświeci nasze ścieżki, napełniając nasze serca nadzieją i zrozumieniem. Luamar Mara de Bonia z Argentyny dzieli się przesłaniem Marii od czerwca 2030 roku na czasy ostateczne, poprzedzone wyjaśniającym komentarzem El de Marii. Otrzymajcie serdeczne błogosławieństwa waszej matki, która was głęboko miłuje. W tym szczególnym dniu Bożego Ciała, obchodzonym w niedzielę w niektórych krajach, rozciągam moje błogosławieństwa na was wszystkich. Niech ten czas refleksji i oddania umocni nasze duchowe więzy i prowadzi do głębszego zrozumienia boskiej wiadomości. Zbliżcie się do mego boskiego Syna. Żyjcie poprzez Niego i w Nim, utrzymując stałą i intymną więź. Wierni mojemu boskiemu Synowi. Każde z waszych dzieci skrywa w sobie mojego boskiego Syna, a On was prowadzi, miłuje i spieszy się, by was wspomagać z miłości, z miłosierdziem i DLA przyznania wam życia wiecznego. Ukochane dzieci, jesteście częścią Kościoła założonego przez mego boskiego Syna, a On mieszka w was. Jako integralne części mistycznego ciała mojego Syna będziecie prześladowani tak jak mój Syn. Mój boski Syn znosi cierpienie z tego powodu i, jak Saul, pyta prześladowców swoich dzieci: dlaczego mnie prześladujecie? Dzieje apostolskie Nine Four. Jesteście świadomi, ukochane dzieci, że z powodu waszej miłości do mojego boskiego Syna doświadczacie ciężkiego prześladowania ze strony wrogów Kościoła. Nie wątpcie, że uczestniczyliście w sakramencie Eucharystii. To nie jest zwykły chleb. To Jezus prawdziwie obecny w świętej Eucharystii. Ciągle odżywiajcie się świętymi komuniami, które otrzymaliście lub już otrzymaliście. Biorąc udział także w adoracji Najświętszego Sakramentu, wy, ukochane dzieci, jesteście siedzibą mojego boskiego Syna, więc bądźcie godnym miejscem DLA Niego. Oddalcie się od poszukiwań materialistycznych i przyjmijcie dobroć, okazując miłość bliźnim. Mój boski Syn jest ucieleśnieniem miłości, a Jego dzieci powinny ucieleśniać miłość w sobie i w stosunku do swoich braci. Przed ludzkością stoją wyzwania niezwykłe. Dlatego pojednajcie się z moim boskim Synem, gdy nadchodzi nieuchronna i głęboka ciemność. Niech Duch Święty oświeci was, abyście uznali potrzebę przygotowania się do nadchodzącego i znaczącego sądu, który spowoduje spadek temperatur. Bądźcie gotowi. Mojemu boskiemu Synowi sprawia ból obserwowanie nieuchronnej wojny, która nadchodzi. To również jest udręczające dla Jego Matki. Moje dzieci przygotowują się jak do święta, ale sytuacja jest straszna. Módlcie się, drogie dzieci. Módlcie się za narody, gdzie liderzy dążą do wyniszczenia Kościoła i wymazania istnienia swojego ludu. Módlcie się, drogie dzieci. Módlcie się i ochraniajcie swoje dobrobyty. Nagłe zgony rosną z powodu złowrogich działań tych, którzy rządzą ludzkością i ich szkodliwych przygotowań. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się za moich prawdziwych posłańców, którzy doświadczają prześladowań. Zanoście modlitwy za Stany Zjednoczone, Polskę, Brazylię, Ukrainę, bo są w ucisku. Z wiarą módlmy się gorąco o Chile, Ekwador i Kolumbię, prosząc o boską ochronę DLA tych narodów. Niech każde z was będzie godne obecności mojego boskiego Syna w swoich sercach, a ja staję się waszą orędowniczką przed Nim, błagając za każdą duszę oddaną tej modlitwie. W tym świętym momencie, gdy oddajemy szczególny hołd
Najświętszej Eucharystii, ciału i krwi drogocennego Chrystusa. Istotne jest zrozumienie niezmierzonej wartości, jaką posiadamy jako członkowie Kościoła. Byliśmy świadkami autentycznych cudów, objawień boskich, które tylko Wszechmogący Bóg może zrealizować. Te niezwykłe wydarzenia, współgrające z niedawną komunikacją Najświętszej Maryi Panny, umacniają prawdę unoszącą się nad nami. Niespodziewana utrata życia, spowodowana pojawieniem się nieznanej i groźnej choroby, to ponury sygnał. Ta wiadomość służy nie tylko jako opowieść ostrzegawcza, ale także jako wezwanie do działania, pobudzając nas do przygotowania się duchowego i fizycznego w obliczu tej nadciągającej groźby. Niech nasza modlitwa i jedność umacniają nasze serca wobec przedstawiających się wyzwań. Gwałtowny wzrost nagłych zgonów jest związany intratnie z nikczemnymi machinacjami tych, którzy mają władzę nad ludzkością i ich szkodliwymi przygotowaniami. Zgodnie z dominującym uczuciem, że pewne siły kontrolujące są zaangażowane w działania, które kładą kres życiu i dobrobytowi licznych ludzi. To wezwanie, abyśmy zwrócili uwagę na znaki i objawy świata w chaosie, gdzie skutki tych działań manifestują się w eskalacji nagłych i niewytłumaczalnych śmierci. Wiadomość podkreśla modlitwę jako kluczowe narzędzie w obliczu obecnych wyzwań, uznając ją za centralny element. Apel do ciągłej modlitwy podkreśla pilność nawiązania kontaktu z Wyższym Królestwem Duchowym, poszukując ochrony i kierunku w tych trudnych czasach. Nasza Pani poprzez tę wiadomość potwierdza wiarę w skuteczność modlitwy, podkreślając jej rolę ochronną wobec nadchodzącego niebezpieczeństwa nagłych i przedwczesnych odejść. Ponadto podkreśla się ważność dbania o zdrowie, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej nowej choroby. Staje się kluczowe podjęcie proaktywnego podejścia do dobrostanu, obejmującego nie tylko umocnienie duchowe, ale także przygotowanie fizyczne. Konkretna wzmianka o przygotowaniu się z odpowiednim ubiorem na zimno podkreśla konieczność praktycznej gotowości. Wiadomość podkreśla, że zdrowie i dobrostan fizyczny są istotnymi elementami do stawienia czoła burzy, która zagraża ludzkości, podkreślając tym samym znaczenie dbania o oba te aspekty dela, zapewnienia odporności wobec nadchodzących wyzwań. Wiadomość wykracza poza sferę duchową, rzucając światło na rosnące prześladowania, z jakimi borykają się prawdziwi posłańcy, podkreślając trudności, z jakimi spotykają się ci, którzy poświęcają się rozpowszechnianiu prawdy i oświecenia. To odkrycie pełni rolę ostrzeżenia i przypomnienia o wrogim otoczeniu, które ci ludzie mogą napotkać. Pilna potrzeba modlitwy i odporności w obliczu przeciwności jest podkreślana, zaznaczając ważność stawienia czoła wrogiej, otaczającej atmosferze z umysłem umocnionym w wierzeniach. Dodatkowo, wiadomość porusza alarmujące sygnały w postaci wzrostu nagłych zgonów oraz zagrożenia wynikającego z nowej choroby. Te krytyczne wydarzenia są interpretowane jako rezultaty działań napędzanych złowrogimi intencjami. Niemniej jednak, wiadomość nie ogranicza się do mrocznego tonu. Wlewa nadzieję w umysły odbiorców, nawołując ich do sięgania po modlitwę, troszczenia się o własne dobrobyty i utrzymywania odporności w obliczu prześladowań. Wiadomość wyróżnia się jako wezwanie do działania, podkreślając znaczenie wiary, jedności i przygotowania w tych niepewnych czasach. W obliczu nadchodzących wyzwań zachęca się społeczność do wzmacniania swoich więzi duchowych, pozostawania zjednoczoną przez wiarę i przygotowania się na nieznane. W tym wezwaniu do działania kryje się nie tylko ostrzeżenie DLA społeczności, ale także przesłanie optymizmu i siły, sugerując, że poprzez jedność oraz przygotowanie duchowe i fizyczne można stawić czoła przedstawiającym się wyzwaniom. Bądźmy świadomi, że zmierzamy coraz szybciej w kierunku silnego konfliktu między dwoma krajami, a więc w kierunku wojny, która obejmie całą ludzkość. Jest to spowodowane ludzkim dumą, przyczyną wszelkiego zła. Odrzućmy dumę i w ten sposób staniemy się dobrymi ludźmi. Przygotujmy się na rzeczywistość, której człowiek nie chce zaakceptować, bracia i siostry.
To koniec filmu. Dziękuję za wysłuchanie i niech Bóg was błogosławi.